Cześć wszystkim. Tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmiku, chciałam Ci pokazać również unboxing dwóch figurek Amiibo. Co to są, słuchajcie, Amiibo? Jak pewnie się domyślacie, to są figurki, bo kurczę, to widać na pierwszy rzut oka. Jeżeli kojarzycie figurki, które się nazywają Skylanders albo Disney Infinitive, to one są czymś właśnie w tym rodzaju, ponieważ te figurki mają nam pomagać w różnego rodzaju grach, oczywiście grach od Nintendo. Bo widzicie, że one mają wielki Amiibo i oczywiście znaczek naszego kochanego Nintendo wyszczególniony. Tak, znowu zanosi Iskrza cicho, nie żaden kot. Ona siedzi w folii i się bawi tą folią o tych gier, które przed momentem tam odpakowałam. Jeżeli chodzi o samo Amiibo, co nam to daje? Zobaczmy sobie na przykładzie Mariana. Widzicie, niech sobie tutaj siedzi. Oczywiście mamy Mario zapakowanego w środku, w dosyć charakterystycznej pozie. Ty nie bierz mi linka, łobuzie małym. I z tyłu mamy wyjaśnione, co też może to Amiibo robić. Czyli tak, może pojawić się w grze ta dana postać, którą akurat mamy. Może levelować, czyli zdobywać kolejne levele i pewnie różnego rodzaju umiejętności. Może zbierać różnego rodzaju itemy. I wiele, wiele innych, o których w pełni nie napisali. Wcześniej, jak były te Amiibo zapowiadane, to wydawało mi się, przynajmniej tak wychodziło z tego, co nam zapowiadali panowie z Nintendo, że jeżeli będzie się używało jakieś figurki Amiibo, to będzie ona dostępna, czy tam będzie mogła być używana w kilku grach naraz. Najwyraźniej okazuje się, że na przykład Mario mogę teraz używać tylko w jednej grze, nie w kilku, nie wiem, czy później trzeba będzie to jakoś resetować czy coś. W Mario Kotków, czyli tak w Mario 3D World, które bardzo skrzycicho lubimy, też bardzo lubimy. Tak, jest impreza Bowserowa. Tak, jest impreza Bowserowa, ostatni poziom, który musimy przejść, słuchajcie. I na przykład Link. Co nam daje Link? Ponieważ, no kurde, może wiecie, że ja Zelda uwielbiam, to jest moja ukochana seria gier. I tak jak Link, twoja też. No tak, łona mi cię, słuchajcie, namawiała, żebym zagrała znów w miniszkaf, bo to jej się bardzo podobało, bo bardzo przyjęta, że był VAT i że był... Nie cierpię tego VAT. Nie cierpisz VAT. O nie, Linku, Cian, rozerwałam tobie piękną buzię. Trudno. Co mamy w środku? Oczywiście jest kartonik, który trzeba było odedrzeć. Siu! Nie, koniec mi również przykro, jak o tym pomyślę, że mu buzię rozerwałam. Mamy, słuchajcie, instrukcję, która oczywiście nie jest w języku polskim. Daj, nie, kochanie. Dawaj. Daj, łobuzie, już to wyciągnął, kochanie. Później ci go dam do obejrzenia, ok? Bo niestety kot już nie służy do zabawy, bo to nie jest typowa figurka, tylko to jest figurka, której się używa w grze. Nie będę się bawić. Nie będziesz się nie bawić, to zobaczymy. Słuchajcie, jest całe nie teraz rzadko. Nie teraz, Lusiu, mamusia teraz co pokazać. Jest cały Link. On wygląda w taki sposób, no ma w miarę, powiedzmy, podobną buźkę. Czekajcie, muszę wyostrzyć na niego. Widać go? A go widać. Ma w miarę podobną buzię, mniej więcej tego jak wygląda. Uniesie on tunikę. Tak możesz, to żabka. I wyobraźcie sobie, że jak wcześniej był pokazywany, dosyć lekki jest. No, no. Spodziewam się, że będzie bardzo dużo. Kochanie, światło mi zasłania żabko. I tak kiepskie światło, bo słuchajcie, jest zima i wszystko jest szarobure i ponure. Jak pierwszy raz były pokazywane te figurki Amiibo na jakimś tam Nintendo Direct, to wtedy on był niby zamocowany, Liluś, nie teraz, proszę. Zamocowany za pomocą takiej małej srebrnej rurki, a teraz jest taki jakby żółty, kurczę, według klocuch przymocowany do niego ręki. Jest oczywiście Master Sword, który no, jest jakoś samodozorowany, ale niezbyt. Wróżki. Nie, Liluś, zabierze mi rączkę, dziękuję. Jest miecz Linka, a nie wróżki. Jest Master Sword, jest sobie rzeczywiście tarcza niska, już nie tak ładnie odwzorowana. A gdzie jest wróżki miecz? Wróżki miecz? Tutaj? Prawie że, kotku. To jest kotuś przytrzymującego, żeby się nie przewrócił. No i co my robimy z tym całą Amiibo? Kładzie się to na albo na 3DS-ie, albo na padzie od Wii U. No i wtedy pojawia się pewien tu w grę wszystko. Nie kłaść, mam tak położyć, ok. No i teraz Mariana, zobaczmy jak będzie Mario zbudowany. Mario wygląda całkiem ładnie, z czego sobie skrzycicho mówiła. To ona by jeszcze chciała... Nie odrywałaś mu głowy. No nie odrywałam mu głowy, całe szczęście. Słyszeliście, nie odrywałam mu głowy. Słyszysz się?
Rzeczy już kto zanekuje te wszystkie stare opakowania. Bardzo ładnie wygląda figurka Megamena, bardzo bym chciała go mieć. I Pikachu, i już jego, i wielu, wielu innych. Ja bym chciała mieć Kirby figurkę. Tak, Kirby'ego też byśmy chcieli, bo Kirby jest bardzo sympatyczny. Bo wszystkie potwory niemiłe zjada. Dokładnie to robi Kirby. Chciałam jeszcze pokazać, co właściwie można zrobić z figurkami Amiibo, z konsolą Wii U oraz z grami na Wii U. Mam tutaj oczywiście Super Smash Bros., które dopiero Wam pokazywałam, jak je odpakowywałam. Mam Hyrule Warriors, grę, którą przyszłam dawno, dawno temu, którą zdążyłam zrecenzować, jak jeszcze miałam sporo czasu. No i jest Marian oraz jest Linkucia, mój ulubiony. Wii U, oczywiście na Big Screen TV i na padzie. Co robimy? Odpalam pierwszy ogień Hyrule Warriors, ponieważ jestem ciekawa, czy uda mi się dostać tą darmową broń. I kładziemy Linka na tym śmiesznym prostokącie, zaraz zobaczycie jakim. I czy to zadziała, czy to nie zadziała? Ha, jestem ciekawa, ponieważ wiecie co, w instrukcji obsługi nie było faktycznie nic powiedziane, jak to ma być zrobione, położone, nic, tylko że jak się ma jakiekolwiek problemy, proszę dzwonić na infolinię. O, Linka usłyszałam. Tak! Usłyszałam Linka i dostał. Hurra, hurra, dostał spina, jej! Wyrąbiście, czyli zaczęło połączyć faktycznie Linka, tak jak przed chwilą zrobiłam. Na tym prostym kącie, który tu widzicie, pewnie to samo będzie w Super Smash Brosach, czy w Smash Brosach po prostu. Wystarczy tu położyć i Link wtedy się aktywuje i można było usłyszeć jego okrzyk. A, cieszę się bardzo. To samo podobnie z tymi figurkami, co jest wygodne, ponieważ w Disney Infinity i w Skylandersach chyba figurki trzeba na stop trzymać połączone z urządzeniem, co jest dosyć niewygodne. Jeżeli chodzi o... A, jestem miło. Rzeczywiście, wyświetla się i na tutaj, o, u góry. Chyba tak będzie wygodnie, jakbym Wam pokazywała, co? Zrobię tak. Będzie widać? Czy nie będzie widać? Sorry, że tak strasznie mam trzęsę, ale chcę jakoś to ustawić, żeby to było widoczne. Okej, jest Marian widoczny. Wow! Sorry. Wybaczcie mi na to potknięcia. Zupełnie opanowanego nagrywania, jak się pewnie domyślacie. Nagrywania Wii U. Niestety. Czy jest coś jeszcze do wybrania? Można sobie wybrać, czekajcie. Okej, na czym boat? Nie chcę grać w wieży Gomona. Zabierzemy sobie początkowo. Pierwszy zupełnie stage, gdzie Linkiem się gra. O, jest spinner faktycznie. Hurra! Zobaczymy tylko, jak on wygląda, okej? Okay? Później zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak, chcę skipować. Jak to wszystko będzie wyglądało w Smash Brosach. Ponieważ jak to rzeczywiście jest taki rachciach i już, to może być fajne. Tak, chciałam to skipnąć, ale nie za bardzo chyba mogę. O, nie chcę. Nie chcę, o właśnie, dokładnie. I ponieważ Hyrule Warriors można grać albo tylko na TV, albo tylko na padzie, co jest trochę dla mnie mylące, ponieważ wiecie, lubię czasem patrzeć na... Oh, come on. Czekaj, może mogę tylko na padzie, bo tylko na TV, nie pamiętam już. Dobra, skip. Nie, tu i tu mam obraz, no właśnie. Okej, rozpoczynamy z Zelda Impa jako moi towarzysze. Cała cutscena, którego nie chcę puszyć, bo mnie będzie koszmarnie wyglądała. No i Link. O, tu też mam. Jeśli co, chciałabym bardzo podlewelować akurat tą broń, ponieważ założę się, że Link w tym ma po prostu wyrąbiste jakieś ataki. Ponieważ jak pewnie Wam mówiłam w recenzji już Hyrule Warriors, każda broń, jaką można używać, posiada szereg różnych ataków, łatwiejszych, mocniejszych, bardziej skomplikowanych. Ale fajne! Okej, podoba mi się. Robi dużo zamieszania, zadaje całkiem dużo obrażeń. Jak po 50 KM to już jest naprawdę całkiem sporo. Nice! Okej, czyli zadziałało nam wszystko w... Tak, wiem, że jesteś, ale nie chcę Cię teraz oglądać. Hej! Wróżka się. Ok.
Czekaj, to my teraz wyjdziemy z tego i odpalimy coś, co się nazywa jak? Coś, co się nazywa, słuchajcie. Super Smierzy Bros. Odpalę zupełnie po raz pierwszy, ponieważ jeszcze ich w ogóle nie włączałam, ponieważ dzisiaj one zostały odpakowane. Wyciągamy. Haps, macie Mariana. Proszę bardzo, linka. I zobaczymy, czy jedno i czy drugie. Pójdą nam też żywy. Smierz Brosa. Ok, jako drugie poleci oczywiście Super Smierzy Bros. Tu jest to intro. Naciskamy byle jaki klawisz. O, zrobimy tak, żebyście lepiej widzieli. Wybieram sobie bodajże to. Tak? Tak, i mamy w lewym dolnym rogu, dopiero co to zauważyłam. Słuchajcie, Amiibo, specjalna zakładka, czyli nie kładzie się od razu w Super Smash Brosach na samym starcie gry, tylko się wybiera Games at Mall, później Amiibo. Mamy oczywiście duży komunikat, w którym prosimy położyć nasze Amiibosy. Czy chcę linka? Tak, i chcę go zarejestrować mnie, czyli Bichany jako właściciel tego Amiibo. Kurde, bo wiadomo, że tak. Jaha! Nice! I mogę sobie wybrać kostiumy dla linka. Orzesz, kurde, mol! Typowy, później w czerwonym ubranku koronów, później niebieskich, jeżeli chodzi o Zora's Tunic. Później fioletowy, powiedzmy, z Sword Anniversary, to jest Majora's Mask. O matko, matko. A ten, jaki to będzie? Z Skyward Sword? Nie, Sword Prince jest taki typowy? Defaultowy? Tak, i Darkling, i żółciutki też może być z Sword Anniversary. Kurde, bo Smajor jest genialny. Ostatnio widziałam kolesi, którzy robili jego miecz. Właśnie tego linka i on mi się cholipcia podobał, ale sam miecz, kurde, mój. A albo to będę gra. Ten też jest świetny. Jaki jest strój? Chyba defaultowy z Twilight Princess, tak mi się wydaje, z samego początku. Ale też mi się przyjrzeć. Zielone ich będzie na razie, pewnie, że tak. Zielone jest najlepsze. Ok. Bisia? Czy bierzemy jak zwykle Bicha? Bicha, no nie będzie. Ponieważ musicie wiedzieć, że bardzo wiele postaci w mojej grach się nazywa po prostu Bisian. O tak. A, to jest mój link. Cian. Hi, Link. To fajnie. Czyli muszę trzymać mojego linka, żeby jakieś specjalne rzeczy w niego wpakować. Mogę też sobie zmienić jego broń. Jak widzicie, mam na razie łuk naszego bohatera. Bumerang. Taki atak kołowy i rzut bombą. Specjalne jakieś rzeczy. Zobaczmy. O, tylko taki. Chyba ten sobie zabiorę. Okej. Na razie nie o żadne chyba rzeczy. Czekajcie, czekajcie, żeby go podwasić. A, i są różnego rodzaju. Ha. A, tak my zrobimy. Pewnie, że tak. Tak. Najwyraźniej można zmienić też różnego rodzaju. Czy można cię obrócić? Można cię obrócić, nice! A troszeczkę wolniej. Do góry na dół nie można? O nie. Jak ja mu zajrzę pod tunikę, no? Okej, okay, czyli działa. Pytanie. Pewnie, że tak, czy zapisywać. I pokażę zmianie, można też zapisywać dane. I słuchajcie, skoro jest rysunek Mariana, to kurde, przykładamy Mariana. Jest przyłożona Marian, jest. To nie jest właściwe Amiibo. Ach, jak to nie jest właściwe Amiibo? A, to nie mam tylko jeden na razie. Tak. Ale czekajcie, ja mogę mieć tylko jedno Amiibo przypisane do mojej postaci? Na to wychodzi? Pams. Mario! Tak. No, zanim może być na swoim uniu. A, jaki Mariano cichy, nie mogę. Dobra, nie ma swój defaultowy ciuszek na razie. O matko.
Ups. Damy tak. No zjemy go, czekajcie, a nie chcę. Okej, okej. Taki, ponieważ to będzie grał mój mąż pewnie. Okej, jest Marian, który oczywiście został powołany do życia. Jej! Tak, 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 to już wiemy wcześniej. Bonusy, jakieś efekty. To dobra, mój mąż sobie to wszystko sam bierze, czyli to wszystko działa. Wyrąbiście. A jak jeszcze raz położę linka, to będzie dalej do mnie zarejestrowany. Jak to tu jest niewłaściwe Amiibo? No come on! Och, to mi się nie podoba. Mam nadzieję, że nie muszę tylko jednego na raz mieć, bo inaczej to będzie mi wkurzało. Linkucian. Tak, czyli muszę mieć tylko jednego do siebie przypisanego. Cholipcie! Dobra, nie będzie. Okej. Okay. I tyle. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodobały mi włosy. Jak je rozgryzę i przetestuję troszeczkę, na pewno Wam machnę jakąś recenzję ich. Ponieważ to jest według mnie dosyć ciekawa rzecz do grania. Zobaczmy, czy się sprawdzi faktycznie pomysł. Jeszcze przetestuję mi włosy, jeżeli chodzi na pewno o Mariana w Mario Kartach i w innych grach, jakie na dzień długo będą wydane. I będzie można ich wszystkich używać. Jak na razie, jak na nie patrzę, to wygląda całkiem sensownie za tą cenę, ponieważ one kosztowały jakoś 50-59 zł, coś takiego. Jak za taką cenę za ten plastik, to za całkiem ładnie wykonane figurki, może nie doskonale, nie w super ekstra porządnie, ale niektóre naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Kirby i Mega Man się bardzo, bardzo podobają, jeżeli chodzi o wykonanie. Nasze skrzyciego będzie chciało bardzo mieć Pikachu, ponieważ ona bardzo często daje Pikachu. I mówi, że jest Pikachu, więc siłą rzeczy będzie musiała je mieć. Więc mam nadzieję, że one Wam się też spodobały. I miło, że bierzecie. Do następnego razu.